10 ras psów, których nie polecam. Oczywiście są to psy, które są bardzo fajnymi psami, które potrafią być najlepszymi psami na świecie, tylko że są to też psy, które w przypadku dużej liczby osób mogą być dla nich nieodpowiednie. To nie jest tak, że są to złe psy. No, chcę to wyjaśnić na początku, ponieważ często je polecam w innych moich materiałach. Są to po prostu psy, które nie dla wszystkich będą dobrym wyborem. Są to psy, które w przypadku dużej grupy ludzi po prostu będą psami, które się w ich przypadku nie sprawdzą. I właśnie dzisiaj, widzicie, nawet sąsiad stwierdził, że ten materiał nie powinien powstać, że te psy naprawdę są bardzo fajne i stwierdził, że będzie nas zagłuszał. Ale no, przepraszam bardzo, dzisiaj mam tylko czas, żeby to nagrać, więc spróbujmy to w jakiś sposób zrobić. Widzicie, nawet takie rzeczy pokazują, że nie ma psów złych, nie ma psów, których nie powinno się polecać. Ale zacznijmy tą listę, ale zanim zacznę tą listę, zapraszam do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. No, niestety muszę prosić o tego typu wsparcie, żeby te filmy mogły dalej pojawiać się w sposób regularny. Nie przedłużając, zaczynamy i pierwszym psem jest Border Collie. Tu jest oczywiste, dlaczego można powiedzieć, że ten pies nie jest dla wszystkich. Gigantyczna potrzeba ruchu. To jest pies należący do tych psów, które potrzebują bardzo, bardzo, bardzo dużo ruchu. Godziny dziennie. Ten pies potrzebuje zajęcia, ten pies potrzebuje pracy. To pies, któremu żadne wyzwanie nie jest straszne. Tylko że gdy nie zapewnimy mu tej odpowiedniej dawki ruchu, będzie sprawiał problemy. Dodatkowo to też pies, który w bardzo mocny sposób okazuje swoje uczucia. Bardzo często, bardzo mocno, z gigantycznym przekonaniem, że człowiek lubi okazywanie tych uczuć. On jest tak nachalny w tym okazywaniu uczuć, że dla wielu osób będzie to gigantycznym problemem. Tak, żebyście wiedzieli, że no niestety, no to pies należący do tych psów, które powinny trafić do ludzi, którzy lubią, gdy pies okazuje mu uczucia. Drugim psem jest owczarek belgijski. Oczywiście najsłynniejszym z nich jest Melinua, pies, który po prostu stał się modny. I tutaj, gdy mowa o tych psach, to tu też jest pies o gigantycznych potrzebach, jeśli chodzi o ruch, aktywność fizyczną. Do tego jest to pies o bardzo silnych instynktach. Pies, którego bardzo łatwo źle wychować. Pies o delikatnej psychice, pies, który jest wybitnym psem, ale niesamowicie trudnym. Nieporównywalnie trudniejszym niż jest Border Collie. To pies, który naprawdę no, musi trafić do ułamka posiadaczy psów. Czyli gigantyczna potrzeba ruchu, czyli gigantyczna potrzeba, jeśli chodzi o wychowanie, socjalizację. No i właśnie taki jest owczarek belgijski. Kolejnym psem jest owczarek australijski. Też pies o gigantycznych potrzebach, jeśli chodzi o ruch. Też pies niezależny, uparty, pies, który lubi stawiać na swoim, pies, który no, potrzebuje zajęcia, wielogodzinnego zajęcia, pies też, który potrafi okazywać uczucia mocno. To jest pies bardzo podobny do psa Border Collie. Można powiedzieć, że no, ten poziom trudności jest zbliżony i on może niekiedy troszkę mniej nachalnie pokazuje uczucia, okazuje uczucia, no tylko, że nadal mówimy o psie, który no jednak jest psem bardzo, bardzo trudnym. Czwartym psem jest husky, ale też malamut. Ogólnie psy zaprzęgowe, psy, które potrzebują gigantycznych ilości ruchu, które mają silne instynkty, które potrafią no, sprawiać problemy wielu osobom, są psami, które bardzo się podobają pod względem wyglądu. Mają też fajny charakter, tylko że to jest charakter, który trzeba ukształtować, i zdawać sobie sprawę, że te potrzeby, jeśli chodzi o zapewnienie im odpowiedniej dawki ruchu, no to jest gigantyczne wyzwanie. Zdarzają się leniwe husky, zdarzają się leniwe malamuty, psy zaprzęgowe, ale to są wyjątki. W rzeczywistości te psy to psy, które potrzebują długich, wielogodzinnych biegów. To nie chodzi o taki krótki spacerek. Są to też psy, które trzeba wychować, które mają silne instynkty. Terytorialne, nie dogadują się z obcymi psami. Ta hierarchia w stadzie potrafi być bardzo mocna i oczywiście, kiedy go wychowamy, zapewnimy mu ten ruch, świetny pies. No ale każdy z dzisiejszych psów jest świetnym psem. Następnym psem jest Chow Chow, pies będący gigantycznym indywidualistą, pies, który ma
no, taki zupełnie inny sposób postrzegania świata, zupełnie inny charakter, jak najczęściej wiążemy go z psem. To jest pies zupełnie inny niż inne psy. No ale tutaj na liście jeszcze będą te psy. To pies wyjątkowy, nie lubiący okazywać uczuć, mocno się z nami wiążący, ale tego nie pokazujący, o silnych instynktach. Może ruchu nie potrzebuje dużo, ale potrzebuje sporo naszego czasu, tylko nie wolno się narzucać. To pies trudny w wychowaniu, w prowadzeniu, w byciu, w życiu z tym psem. I o tym należy pamiętać. Chow Chow jest piękny, jest wyjątkowy, jest świetny, no tylko, że jest inny niż inne psy. Kolejnym psem, a raczej psami, jest owczarek środkowoazjatycki i owczarek kaukaski. Dwa psy, które mają główny cel. Pilnowanie, stróżowanie. Niestety sprawia to problemy. W większości posiadaczy tych psów sprawia to problemy, to jakie potrafią mieć silne instynkty, to jakie mają potrzeby i tu chodzi o przestrzeń, tu chodzi o ich wychowanie, socjalizację, nauczenie ich, że ten terytorializm, to czego pilnują, no trzeba robić tak jak trzeba. To są trudne psy i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że one mogą być wręcz niebezpieczne. I o tym trzeba pamiętać, żeby no niestety sobie albo komuś nie zrobić krzywdy za pomocą tego psa. I tu musimy o tym wiedzieć, że te psy po prostu jak każdy pies potrafią być niebezpieczne, tylko że no, mogą być niebezpieczne o wiele łatwiej niż na przykład Border Collie. Następnym, siódmym, no nie siódmym, było ich więcej, psem jest jamnik. Ciężkie dla mnie słowa, ponieważ uwielbiam jamniki, to są najfajniejsze psy na świecie, to są jedne z najfajniejszych psów na świecie, to jest jeden z psów, który jest w moim top 5, jeśli chodzi o psy, tylko że to jest pies, który nie będzie dobrym towarzyszem dla każdego. Uparty, niezależny, samodzielny, o silnych instynktach, o dużych potrzebach, zaborczy względem nas, opiekunów. No, świetny pies, tylko w odpowiednich rękach. I na niego można zdecydować się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiemy, co to za pies. Kiedy będziemy zdawać sobie sprawę, jak go wychować, jak go prowadzić. Tylko wtedy będzie to dobry wybór, tylko wtedy będzie to dobry pies dla nas. A wtedy stanie się psem genialnym, idealnym. Przepraszam, no ale te hałasy troszkę mnie irytują i one są zbliżające, oddalające się. Jeszcze jakiś ptaszek się włączył. Kolejnym psem jest Shiba Inu. Tak, ten piękny pies, ten pies, który stał się jednym z tych psów, które są uważane za najpiękniejsze, najmodniejsze, jest psem trudnym i ciężko mi go polecić dla większości osób. Ponieważ jest to pies o dużych potrzebach, jeśli chodzi o ruch, trudny w wychowaniu, o silnych instynktach, niezależny, uparty i to wszystko w tym niedużym psie. To pies wyjątkowy, potrafiący być najlepszym przyjacielem, tak jak jamnik i wszystkie dzisiejsze psy, ale też pies, który no, jednak no, ma duże wymagania względem opiekunów i bardzo często jest wybierany przez ludzi, którzy w ogóle nie powinni się na niego zdecydować, którzy nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, jak trudnym, ciężkim psem może być Shiba Inu. Jak wyjątkowym psem może być Shiba Inu. Może być najfajniejszym towarzyszem jak jamnik, jak owczarek belgijski, jak border collie, tylko że jest to trudne. Nie dajmy zwieść się temu wyglądowi. Przedostatnim psem jest Akita. Pies, który też jest trudny, też jest gigantycznym psem, jeśli chodzi o indywidualizm. Pies, który potrafi jednak być najlepszym psim przyjacielem, najlepszym psem rodzinnym, gdy wiemy, co to za pies, gdy wiemy, jak go wychować. Tu są gigantyczne potrzeby, jeśli chodzi o wychowanie, socjalizację, nauczenie go, że te silne instynkty to nie jest coś najważniejszego. To pies, który musi trafić w odpowiednie ręce i tylko w tych odpowiednich rękach będzie to pies szczęśliwy. A jak zawsze powtarzam, szczęśliwy pies to też szczęśliwi opiekunowie. Ostatnimi psami, tu zrobiłem całą grupę psów, są psy myśliwskie. Psy myśliwskie, które najczęściej mają gigantyczną potrzebę ruchu, są psami niezależnymi, upartymi o bardzo, bardzo silnych instynktach. Łowieckim, myśliwskim, psy, które trudno kontrolować, gdy się tego nie potrafi. Psy, które będą najlepszymi psami myśliwskimi, ale też potrafią być doskonałymi psimi towarzyszami, tylko że no, trzeba je wychować. Trzeba im zapewnić wszystko to, czego chcą, a nadal ta nutka instynktów u nich będzie istniała. I tutaj jednak musimy zdawać sobie sprawę, że decydując się na psa myśliwskiego, to decydujemy się na psa, który ma gigantyczne wymagania, który może nam sprawiać problemy.
i o tym należy pamiętać, że to nie jest wybór, który będzie takim prostym wyborem. Tutaj dla wielu osób będzie to coś, co będzie sprawiało gigantyczne problemy. Ale też może to być najlepszy psi towarzysz na świecie. Więc jak widać, mówię dzisiaj o psach wyjątkowych, o psach, które są świetne, które są bardzo fajne, które są genialne, tylko że no, nie poleciłbym ich większości osób. Jednak wśród Was oglądających ten odsetek, jakby to powiedzieć, osób, które wiedzą, z czym się je, życie, opiekowanie się z tymi psami jest no, nieporównywalnie większy niż w przypadku takich zwykłych, uśredniając to ludzi. No ale to nadal są psy, które muszą trafić w odpowiednie ręce i tam staną się najlepszymi psami na świecie. W przypadku zwykłego człowieka, który nie wie, co to za pies, nie zapewni mu tego, co trzeba, to jest prosty przepis na problemy. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, komentarze, za wsparcie. Przepraszam za hałasy, no ale to są zalety życia na wsi. Są zalety, są też ograniczenia, no ale nikt nie będzie przerywał swojej pracy, ponieważ Marcin stwierdził, że dzisiaj ma jedyny dzień w ciągu tego tygodnia, żeby nagrać sobie materiał na YouTube'a. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia, bardzo zachęcam do tego wsparcia. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.